Andrzej, zawsze spotykamy się na pstrągach. Staramy się ganiać za kropkami. No tak. Dzisiaj nam przyszło łowić klenie, jazie. Generalnie jest taka opinia, że klenie łowi się żyłkami ultracienkimi, czternastkami, piętnastkami, a my jakoś do tych kleni podchodzimy trochę ciężej. Ja wiem, że ty stosujesz dużo mocniejsze zestawy niż tak jakby podpowiadała teoria, czyli żyłki czternastki, kije do 10 gram. Ty masz chyba kij do tak dobrych 12-15 funtów, prawda? To jest do 15 gram kij, do jakiej to jest mocy, nie wiem. No, myślę, że jest to ręcznie zrobiona wędka. Rodbuilder nie opisał jej, bo ile to jest funtów, ale tak. Ale to jest na blanku. Do 10 funtów na pewno. To jest na blanku starej elitki, to ona myślę, że ma tak dobre 12, a może i nawet 14 funtów. Możliwe. Znaczy ta wędka ma już na swoim koncie wyholowanego takiego suma z 110 cm. I sobie radzi. Znaczy, no tak, zgięta była po rękojeść, ale sum się poddał. I jak się okazuje, kleją to nie przeszkadza. Wędka? Moc wędki. Moc wędki w ogóle nie przeszkadza. To żyłka jest, też grubsza niż standardowa. To jest wędka o pracy parabolicznej. Bardzo czuła, można powiedzieć, taka szybka parabola. Znakomicie się na to właściwie same się klenie, jazie. Na to kleją. Kleją, zacinają i a potem już tylko kwestia. Zobacz, ja ci pokażę, ja stosuję dzisiaj akurat, bo doskonale o tym wiesz, że zwykle łowię dużo większymi woblerami, ale dzisiaj specjalnie zabraliśmy ty większe, ja mniejsze, czyli ty takie standardowe, których używasz, a ja... No tak. Zobacz, takie żuczki, ty pewnie nawet tym nie rzucasz. Znaczy, zrobiłem sobie, mam ileś takich przynęt, natomiast rzeczywiście bardzo rzadko nimi łowię i w bardzo specyficznych już, powiedzmy, warunkach, kiedy rzeczywiście te ryby nic nie kompletnie nic nie chcą, to wtedy jest to taka... Można powiedzieć, sięgam po to, żeby spróbować, czy może to będzie skuteczne. No, bardzo ładne te przynęty. Ładne przynęty, niestety jak zwykle skuteczne, ale na takie rybki, tak? No tak. Ja używam... Właśnie, pokaż co ty zabierasz na klasyczne kleniowanie. Ponieważ ja generalnie nie lubię, czy też nie nastawiam się na małe ryby, tylko wolę złowić jedną większą niż 10 i słusznie małych. Więc stosuję większe przynęty, to są woblery mojej produkcji, takie można powiedzieć, takie typowo pstrągowe, tak? Bo to są, ja robię takie woblery głównie na pstrąga, ale używam je właściwie do łowienia wszystkich ryb, ponieważ określenie wobler pstrągowy, wędka pstrągowa, kołowrotek pstrągowy to są mity. Internetowe mity. Internetowe mity, które niestety mimo wiedzy i różnych doświadczeń, różnych wędkarzy nadal funkcjonują. Tak. Natomiast są to mity, ponieważ kleń jaś nie wie, że to jest wobler pstrągowy. I bardzo chętnie w niego uderza. Ale właśnie, zwróciłem uwagę, że to jest to pudełko, które ty zwykle ze sobą zabierasz, gdy jesteśmy na pstrągach. Tak. Kolory typowo pstrągowe, bo tu masz typowo jakiegoś głowacza, tu masz pstrąga. No powiedzmy, że to jest głowacz, tak. Taki brązowy. Śliz, głowacz, tak. Śliz, głowacz, to jest... Ale myślę, że kleniowi on może przypominać wiele gatunków rybek, które gdzieś tutaj pływają w tej rzece, tak? No tak, ta rzeka ma jeszcze taki specyficzny kolor, rdzawy, więc myślę, że znakomicie się ten kolor będzie wpisywał w tą rzekę. To są akurat, widzę, te mocniej pracujące, takie powiedzmy o charakterystyce bardziej kleniowej. To jest model mint. To jest mint, on tak trochę pracuje tak, on pracuje troszeczkę mocniej. Aczkolwiek nie jest to taki... Tak. Zamiatacz klasyczny. To nie jest zamiatacz. Tak. No ale właśnie, a te małe trapy, jolty, czyli te, które bardzo drobno pracują, wydaje się być, że teoria kleniowa, znowu internetowa, mówi, że kleniowi trzeba walić nad głową, żeby klęć się zmusił do ataku. Tak? A tu okazuje się, że ta drobniutka pstrągowa praca, migotanie, okazuje się wielokrotnie bardzo skuteczna. Bardzo skuteczna. Nie trzeba kleniowi walić na głowę. Właśnie tutaj jak łowiliśmy, ty poszedłeś dalej, ja zostałem, było takie, znaczy rosło drzewo, tak. Mogłem spokojnie wrzucać, ponieważ klenie czatowały na to, co spada z gałęzi. Zgadza się.
ale nie stały jakby tuż pod, tylko stały bokiem do nurtu i wychodziły jakby z boku do przynęty. I nie przeszkadzają. Czyli obserwowały to miejsce, gdzie tam najczęściej im coś z drzewa spada. I nie przeszkadza im piątka, jak wpadnie do wody i płynie, to jemu to wychodzi, tak, i wali w takiego 5-centymetrowego bobena. Wali spokojnie. Ale widzisz, znowu jest ciekawe. Oczywiście to, no nie takie kleniki, no tak, tylko tak. Klenie. Tak. Klenie, jazie. Ale zobacz, ciekawe jest to, że powiedzieliśmy na początku, że określa się mianem woblera malowanego na pstrąga, na głowacza, na strzeble, na jakieś inne wymyślone przez ciebie powiedzmy barwy imitujące naturalny pokarm. Klenie równie dobrze atakują te przynęty jak pstrągi. To jest, to się bardzo fajnie nam sprawdza. Ja ci pokażę to jeszcze. Nie ma znaczenia. Ty pochodzisz tu z Mazowieckiego, ja pochodzę z zachodu Polski. Ja ci pokażę, na co u nas łowiło się klenie. To są takie, nazwijmy to, podróbki Originala Rapali. Mhm. Wzorowane na Originala Rapali. Taka takie piąteczka. Piąteczka cygarowata. Która w bardzo ładny wobec. Bardzo drobno pracuje. To jest nasz mizer, tylko w wersji małej. I okazuje, ale zobacz, dla porównania mam też w pudełku Orgina, czyli Rapala. I to był zawsze bardzo dobry pstrągowy wobec. No, ale masz, na pewno łapaliście na to większe ryby. Znaczy generalnie wiesz. Generalnie większe. Tak, zawsze było tak, jak ty mówisz, wybierasz się na klenia, to nie idziesz po 30-taka, tylko starasz się złowić 50-taka. Duża ryba daje więcej radochy. Oczywiście killer od wielu lat, czyli sławkowy krąpik. To jest sławna przynęta. Sławna przynęta, sprawdza się na wszystko. A tu ci pokażę zrobione przez Roberta mikrusy, które celowo są zrobione, już my teraz to wiemy, okazuje się pod klenie. To są takie bączki. No tak. Charakterystyczna, typowa, książkowa przynęta kleniowa. Bączek drobno pracujący. Tak, drobno pracujący bączek. Niezbyt głęboko schodzący. Niezbyt głęboko schodzący. Ale one mają, mimo tej swojej drobnej pracy, jednak ta praca jest taka, że no, my ją czujemy, tak? Ja osobiście nie lubię takiego wobera, który gdzieś tam na kiju nam mocno trzepie, ale tak jak i nasi klienci, ja sam się przekonałem, te mikrusy na klenie, na jadzie są bardzo dobre. No i oczywiście wiesz, na wypadek kompletnego niebrania, zabieram ze sobą, zobacz, stary wobler pomorski. To jest taka trójka, nie wiem, wobler ma pewnie z 15 lat. No nie, on będzie miał 3,5-4 cm, tak na mój. 15 lat mówię. Aha, powiedziałeś trójkę. I trochę większy, starocie straszne, bardzo agresywnie pracujące, ale na klenie, to są takie charakterystyczne X-y. Ale na klenie, nie wiedzieć czemu, bardzo często skuteczny. Dobra. No tak, to też jakby jest jedna z takich mitów, że i często o tym rozmawiamy tak. Na rybach, prawda, że przyjmuje się, że jakaś praca danemu gatunkowi ryby tak. Bardziej odpowiada. Okazuje się często, że użycie woblera kompletnie jakby inaczej pracującego skutkuje większą ilością lepszych brań, większymi rybami. No myślę, że to wynika, ja mam w ogóle taką teorię, że człowiek dąży do pewnego upraszczania sobie świata, żeby mieć pudełko kleniowe, strągowe, szczupakowe. Ja na przykład przy ustawianiu swoich woblerów, ponieważ swoje zawsze ustawiam, każdy wobler jest ustawiony, na te kolory typowo pstrągowe mam złowionych wiele szczupaków, bo tam gdzie testuję swoje woblery akurat jest sporo szczupaka. To nie jest typowo rzeka pstrągowa, bo jak sam powiedziałeś, ja się urodziłem, wychowałem i wciąż żyję na Mazowszu. I testuję swoje woblery w takiej rzeczce, gdzie jest właśnie szczupak, okoń i mam bardzo często dużo... Ale wracając, powiedz Andrzej, do kleni, bo o tych szczupakach mi opowiadały pewnie kiedyś, zgadza się, jasne, ale powiedz mi jedną rzecz, jakbyś sobie, tak patrzę to w twoje pudełko, jakbyś tak sobie wybrał... Tak. To na tej tutaj naszej herbacianej wodzie, jaki kolor ci się najbardziej, jeśli chodzi o klenia, sprawdza? Znaczy ryby się znaczy to jest taki, powiedzmy, to będzie taki złoto-pomarańczowy. Tak? Złoto-pomarańczowy jest bardzo dobry, taki, on jest taki opalizujący.
Sprawdzają się również takie no, woblery w typowym malowaniu pstrągowym, czyli z jakimiś kropkami czerwonymi, tak. Ale i zieleń. Ale i zieleń brąz, o tak bym powiedział. Dobra, ja ci pokażę jeszcze. Miedziany, o taki miedziany wobler też jest, też klenie czasami bardzo lubią. Jest taka teoria u nas z nad Odry, z nad Bobru. Najstarsi wędkarze spinningiści zawsze mówią, że podstawa przynęta, jeśli chodzi o kolor oczywiście naklenia, to jest mandarynka, czyli taki żółto-pomarańczowy. No tak. I to szczególnie w tych naszych Nysach, Bobrach, Odrach, gdzie woda mętna często niesie brudną wodę, to te kolory skutkują. Ja powiem ci jeszcze, że tak jak rozmawiam z naszymi klientami, też wędkarzami, którzy gdzieś specjalizują się w klenia, powiem ci, że generalnie w Polsce bardzo skuteczny jest kolor niebieski. Ten taki błękitny, ja go nazywam lazurowy, perłowy brzuszek. Zwróciłeś może uwagę, że te najwięksi światowi producenci produkują od wielu lat woblery niebieski grzbiet, perłowe boki i gdzieś pomarańczowa brudka. I on okazuje się, że również na klenia jest cholernie skuteczny. Natomiast taki klasyk kleniowy, który skuteczny w całej Polsce jest, to jest taki bardzo brudna miedź, tak jak pokazywałeś, tak. Z grafitowym grzbietem, z czarnym grzbietem i wyraźne oko. I to na klenia też bardzo dobrze działa. Dobra, lecimy, Andrzej, połowić, bo zaczyna się robić dobra pogoda do wędkowania. Tak. Ja celowo dzisiaj będę łowił... Słońce trochę przestało. Tak, ja celowo będę łowił drobiazgami, komary nas zaraz zjedzą. Ale będę łowił celowo drobiazgami, żeby zrobić mikrozawody. Długa koszula z tak. Rękawem pomaga. Tak. Będziemy robić mikrozawody, czy na małego, czy na dużego. To ruszajmy. Idziemy.